Czwarty dzień Adwentu, środa, 2 grudnia. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u stóp Jezusa, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Patrząc w naszej adwentowej wędrówce na Jezusa, postawmy sobie kilka pytań. Tłumy zdumiewały się, widząc cuda Jezusa. A czy mnie osobiście też On kiedyś zadziwił? Jezus dostrzegł, że otaczający Go tłum jest głodny i wtedy kazał go nakarmić. Czy ja także pomagam tym, którzy tego potrzebują? Gdy wszyscy się najedli, zebrali 7 pełnych koszów ułomków. Czy ufam w to, że Bóg daje mi wszystko w obfitość?
Panie nasz Boże, mocą Twojej łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli